Najpierw taka naukowa ciekawostka. Otóż, moi drodzy, każdy człowiek w zasadzie przez całe swoje życie widzi swój nos. Można powiedzieć, że postrzegamy czubek swojego nosa, ale nasz mózg jest tak skonstruowany, że się wyłącza, że tak naprawdę my nie zwracamy na ten nos uwagi, że my go nie widzimy. Zresztą warto sobie przeprowadzić doświadczenie, wystarczy sobie coś przykleić na nos, albo jak nieraz jakaś tam krosta nam wyskoczy, to my ją widzimy, ona nam przeszkadza, ją mamy przed oczami do pewnego czasu, a potem mózg się przyzwyczaja i całkowicie się wyłącza. Ale generalnie powinniśmy cały czas przed oczami mieć swój własny nos, powinniśmy ten nos widzieć. Ale mózg właśnie tak działa, że nie widzimy po to, żeby nie skupiać się na tym, co jest blisko, ale patrzeć bardziej perspektywicznie, żeby nas nic nie rozpraszało, żebyśmy widzieli to, co jest dalej. I myślę, że to bardzo piękna podpowiedź jest do rozważania dzisiejszego fragmentu Markowej Ewangelii, bo wierzę, również idzie o to, aby patrzeć nieco dalej, widzieć perspektywicznie, bo wierzę, chodzi o to, żeby mieć na uwadze Królestwo Boże, zbawienie, które przyniósł nam Jezus Chrystus, mimo że On uczestniczy w tym życiu doczesnym, w tym, co jest tak bardzo bliskie naszej codzienności. Co mówi dzisiaj Ewangelia? Otóż kiedy są w drodze, Pan Jezus pyta się apostołów, co tam ludzie o nim mówią, jaka jest o nim opinia, za kogo go uważają. I apostołowie tam odpowiadają, jedni mówią tak, inni inaczej i tak dalej. Przedstawiają różne ludzkie opinie. Ale wydaje się z Ewangelii, że Panu Jezusowi bardziej chodzi o inne pytanie, o to pytanie, które zadaje bezpośrednio już apostołom, a tak naprawdę dzisiaj to pytanie stawia każdemu z nas. A wy, za kogo mnie uważacie? Ty, za kogo mnie uważasz? Kim ja dla ciebie jestem? To pytanie jest bardzo istotne i bardzo ważne. I Piotr w imieniu wszystkich apostołów odpowiada Panu Jezusowi, że On jest postrzegany jako Mesjasz, pomazaniec, czyli Zbawiciel. Ten, którego zapowiada Stary Testament, ten, który ma wyzwolić. I Piotr bardzo trafnie odpowiada. W innych przekazach ewangelicznych mamy to bardziej rozpisane. Pan Jezus tam chwali wtedy Piotra i tak dalej. W każdym bądź razie Piotr w imieniu apostołów trafił w sedno. Piotr idealnie odpowiada. I wtedy Pan Jezus, widząc to, że oni postrzegają go, swojego nauczyciela, mistrza, jako Mesjasza, czyli Zbawiciela, to wtedy już Pan Jezus, bez żadnych ogródek, bez przypowieści, bez odniesienia się do Starego Testamentu, mówi im, jak podaje nam dzisiejsza Ewangelia, mówi już wprost o tym, kim On naprawdę jest i po co przyszedł. A więc zaczyna mówić o tym, że zbliżają się do Jerozolimy, gdzie będą miały miejsce te wydarzenia tak bardzo istotne dla ludzkości. Mówi o zbawieniu. Że tam właśnie Syn Człowieczy zostanie odrzucony przez starszych, przez Sanhedryn, przez uczonych w Piśmie, że będzie musiał wiele wycierpieć, że będzie upokorzony, że zostanie skazany na haniebną śmierć. Owszem, tam mówi też Pan Jezus o zmartwychwstaniu, ale jeszcze to jest przed wydarzeniami paschalnymi, jeszcze apostowie nie rozumieją nawet, co to znaczy powstać z martwych. Natomiast kiedy Pan Jezus mówi o tym, co ma się wydarzyć, o tym odrzuceniu, o cierpieniu, to wtedy Piotr ośmiela się wziąć swojego nauczyciela, mistrza, tego, który go pouczał i formował, to on go bierze i on chce go formować, on chce go pouczać. I mówi: mistrzu, to bardzo zły pomysł jest, to nie może tak być. Piotr nie przyjmuje tego, co mówi Pan Jezus. I Pan Jezus dlatego bardzo ostro go zgromił, jak mówi Ewangelia. Zejdź mi z oczu, szatanie. To jest dokładnie: zejdź mi z oczu, przeciwniku. Nie bądź mi przeciwnikiem, nie bądź mi kamieniem, o który się potykam. Nie bądź mi przeszkodą do zbawienia, bo patrzysz po ludzku, nie po Bożemu. Ano, moi drodzy, apostołowie właśnie po ludzku, oni widzieli apostołowie w Panu Jezusie Mesjasza, ale rozumieli to całkiem po ludzku. Widzieli Zbawiciela, ale w tym wymiarze ziemskim.
patrząc na czubek swego nosa, widząc tylko czubek swego nosa. Pan Jezus mówi, ja wam daję znacznie więcej. Ja was chcę uwolnić od tego, co totalnie zniszczyło wartość człowieka, jakim jest wieczność, w pełnej szczęśliwości, co człowiek zatracił przez grzech pierworodny. Ja to chcę wam wrócić, żebyście na wieki byli szczęśliwi, w niewyobrażalnej szczęśliwości. Ja chcę wam to dać. I moi drodzy, zobaczcie, warto dzisiaj pomyśleć nad tym, kim dla mnie jest Jezus Chrystus. Ja wielokrotnie zachęcałem was do budowania takiej zażyłej, osobistej relacji z Jezusem Chrystusem i oczywiście to jest ważne i to podkreślam. Żeby odnajdywać w Jezusie Chrystusie swojego brata, żeby zobaczyć w Jezusie Chrystusie prawdziwego przyjaciela, żeby naprawdę się do niego przylepić. To jest ważne, oczywiście, że tak. Ale nie można tylko pozostać na tym poziomie. Wielu chciałoby tylko właśnie mieć Chrystusa jako swojego przyjaciela. No dobrze jest przyjaciela mieć, a zwłaszcza takiego jak Jezus Chrystus. Łatwiej się idzie przez życie, jak ma się przyjaciela. Można liczyć na pomoc, można liczyć na wsparcie. I my bardzo byśmy chcieli się trzymać Pana Jezusa jako przyjaciela. Ale to jest takie patrzenie bardzo krótkowzroczne. Do tego, żeby on był pomocą w naszej ziemskiej wędrówce, doczesnych potrzebach, żeby wszystko było ułożone, żeby w moim życiu nie było żadnego niebezpieczeństwa, żeby nie było żadnych trosk, żeby po prostu żadne zło mnie nie spotykało. Ale tak naprawdę gdzieś tam perspektywa życia wiecznego to jest tak oddalona, to jest trochę na boku. Dlatego dzisiaj Ewangelia na przykładzie świętego Piotra i tej krótkowzroczności naszej wiary pokazuje nam, jak należy odnajdywać Jezusa Chrystusa i jak Go przyjmować. Przede wszystkim jako Zbawiciela. Tak, my potrzebujemy Chrystusa jako naszego brata, którym stał się, kiedy zostaliśmy adoptowani jako dzieci Boże na mocy sakramentu Chrztu Świętego. Potrzebujemy Go jako przyjaciela, żeby On również w tych sprawach doczesnych nas wspierał, bo to też jest ważne. Ale na pierwszym miejscu, przede wszystkim, potrzebujemy Chrystusa jako Zbawiciela. I dlatego nasza wiara musi, tak jak mózg w przypadku naszego nosa, którego nie postrzega, bo się na nim nie skupia, wyłącza się, my nie widzimy tego nosa. Chyba, że tam zeza zrobimy, zerkniemy. Ale tak nas mózg pracuje, żebyśmy bardziej perspektywicznie patrzyli. To potrzebujemy również naszej wiary z całą oczywiście empatią do innych. Tu nie chodzi o to, że mamy być pępkiem świata i z nikim się nie liczyć. Nie. Ale mamy mieć też poczucie swojej wartości i z całym altruizmem, z wrażliwością na innych. Trzeba też pomyśleć o sobie, ale nie tylko w tej doczesności, krótkowzrocznie, ale perspektywicznie odnośnie wieczności. Żebyśmy dzisiaj zrozumieli, że ponad to wszystko potrzebujemy Chrystusa jako tego, który ma moc wyrwać mnie z mocy śmierci, z mocy grzechu, z władzy szatana. Że On mi może dać prawdziwą wolność, że On mi może dać prawdziwe szczęście i to na całą wieczność. Szczęście, które jest dla nas dzisiaj póki co jeszcze niepojęte. Przyjmijmy Jezusa Chrystusa, pouczeni dzisiejszą Markową Ewangelią, jako Zbawiciela świata. Niech On nas uwalnia.